Witam ponownie ludziska w Wiedźminie 2, Zabójcy Królów. Jak widzicie, dalej nie odnalazłem kryjówki Baltimora. Co nie najlepiej o mnie świadczy, no ale trudno. W tym razie spędziłem dosyć dużo czasu na poszukiwaniach i jedyne, co mi się udało znaleźć, to skrót do miasta. Co zdecydowanie nie jest tym, czego byśmy chcieli. Na szczęście mam was i wasze pomocne rady, z których wynika, że powinienem tutaj wrócić, do wraku statku i poczekać do 12. I później zwrócić uwagę na cień, którą stronę by pokazywał. Co teraz wydaje mi się oczywiste. Oczywiście sam do tego nie mogłem dojść, bo jestem geniuszem, jak wszyscy wiemy. Więc poczekamy do tej 12 i zobaczymy, co nam cienie powiedzą. Mam nadzieję, że się zakończy to powodzeniem, a nie porażką kolejną. Zapiszmy grę nawet. Dobra, teraz się przyglądam cieniom. Jeden cień nam wskazuje na skały. I to już mi się nie podoba. Skały nie mają żadnych drzwi, ani żadnej dziurki na klucz runiczny. Dobra, jeszcze jakieś cienie tutaj są? Nie. W każdym razie nie z tej strony, tam jest mgła, którą chyba wchodzić nie chcemy. No, może jeżeli byśmy chcieli zabijać jakieś duchy. Tutaj jeszcze mamy jakiś cień, który niby wskazuje na chaszcze. A być może za chaszczami coś jest. O, jest coś. Co to jest? Nie wiem, to wygląda jak ciernie jakieś. O, tu są drzwi. Dobra, chyba znaleźliśmy wreszcie kryjówkę Baltimora. Co jest dla mnie wielką ulgą, bo naprawdę spędziłem nad tym zbyt dużo czasu i frustracji to mnie kosztowało co niemiara. Okej. Dobra, w prawym rogu widzę ewidentnie skrzynię. Coś czuję, że tutaj nie będzie za wesoło za niedługo. Krąg wigoru się nam przyda. Jakiś solidny, wyważony sztylet. Jeden, ale zawsze coś. No ja jestem ciekawy, co mnie napadnie. Wiedźminie, poczekaj! Co tu robisz? Śledziłem cię, odkąd pierwszy raz zapytałeś o Baltimora. Raczej śledziliście. Nimi się nie przejmuj, to moi czeladnicy. Mam dla ciebie propozycję. Zanim zajrzysz do skrzyni, pozwolisz jednemu z moich uczniów zabrać notatki Baltimora. Cała reszta jest twoja. Okej. Okay. Oczywiście na pewno się na to nie zgodzimy. Coś tu jest z ewidencji nie tak. Spróbujmy się dowiedzieć, dlaczego tak bardzo mu zależy na tych notatkach. Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich zobaczyć? Baltimore zdziwaczał na starość. W skrzyni mogą być dokumenty kompromitujące osoby pełniące ważne funkcje w Vergen. Nie pozwolę, by ktokolwiek je przeczytał. Nawet jeżeli są wytworem chorego umysłu. Dlatego, jak mówiłem, dasz nam przeszukać skrzynię, zanim do niej zajrzysz. My bierzemy notatki, ty dostajesz mieszek orenów i dożywotnią zniżkę w moim zakładzie runicznym. Nie wiem, ewidentnie ten gość tutaj łży, więc nie wchodzimy w śmierdzące układy. Ja też mam dla ciebie propozycję. Wynoś się stąd, albo skrócę ci o głowę. Wiedziałem, że po dobroci nic nie wskuram. Chłopcy, skończcie z nim! Dobra, Geralt, trochę ostro pojechałeś, na nich będzie. Teraz będę musiał się lać z krasnoludkami. Super. Quen, standard, że mamy tu jakieś pole manewru przynajmniej. Dobra, mamy zabić Grampa. O! Praktycznie podobne imię do innej z postaci z Władcy Pierścieni. Pewnie kolejne odwołanie. Dobra, Quen jest teraz zabójczym zdecydowanie znakiem. Użyjemy Igni. Na tego tutaj prawie nieżywego, jeżeli się uda mi do niego dostać. To się nie udało, bo jego kumple wlazł nam w drogę. Dobra, Quen znowu. Bierzemy się za chlastanie. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj uniknąć ich ciosów. Trochę wymachują tymi kijami na oślep. Jakby muchy jakieś chcieli zabić, nie widzimy. A u Geralt nie daj się zlać im tak bardzo. Dobra, Quen znowu. Tutaj jest jeden trup. Okej, okay. Mamy poziom od razu dodatkowy. I kolejny trupik. Świetnie. Dobra, Ard. Dźgaj gościa. O, ty świnio. Widzisz, też potrafię blokować. No, uderz mnie. Chcę spróbować kontry. Ale coś mi nie wychodzi. Dobra. Wejdź na środek, walę ci Ardem. Przywalę ci z dwa razy, albo nawet więcej. Trzy. I dowalę Igni. Ten świnia blokuje cały czas moje ciosy. O, to było niezłe próbą, kolego. Okej,
Nie mam nigdy czasu na wykonanie trzech ciosów na raz. O, teraz się udało. Świetnie. Dobra, mamy ich z głowy. Czy krasnoludki nie żyją? My jesteśmy górą, jak zwykle. Zresztą myślę, że gdyby wiedzieli, jaki los spotyka ludzi, którzy wchodzą nam w drogę, to by tego nie próbowali. Zobaczmy, co mieli przy sobie. Klucz toraka. Okej, ciekawe do czego. Schemat na zbroję łowcy. My chyba zbroję łowcy sobie zrobiliśmy w pierwszym akcie. Dwie rudy srebra. Żelaza. Właściwie to wszystko się nam przyda. Rudy czerwonego, niebieskiego i żółtego meteorytu. To też by się nam przydało. Dobra, ruda żelaza. Coś tu jeszcze jest. O właśnie, skrzynia. Z miejsce. To jest rzecz, do której przyszliśmy tutaj. Babrzy kołpak, notatki Baltimora, jest kurczyziele. Ruda żelaza. Runa ziemi. Dwa razy runa ognia i runa księżyca. Weź wszystko. Zobaczmy, co notatki. Notatki Baltimora. Torak, jeżeli czytasz te słowa, to znaczy, że mnie dopadłeś. A teraz, skurwysynu, ja dopadnę ciebie. Choćbym miał przejść te 7 piekieł, to wrócę żywy lub martwy i nie dam ci spokoju. Będziesz cierpiał i będziesz płakał. Nie ma zmiłowania do morderców. Co znaczy, że Torak był mordercą? W razie tak twierdzi Baltimore. Okej, lepiej zacznij się bać, bo zemszy się w taki czy inny sposób, rękami własnymi lub cudzymi. Dobra, ewidentnie ten Torak był typem spod ciemnej gwiazdy, więc nie mam wyrzutów sumienia, że go zachlastaliśmy. Coś jeszcze tutaj jest? Dosyć dużo wysiłku mnie to kosztowało, więc mam nadzieję, że coś będzie. Klot z drewna. No nie jest to specjalnie ciekawa rzecz. Korzeń mandragory. Też niespecjalnie. Liczyłem na jakąś broń albo coś w tym stylu. No i to jest rozczarowujące, troszkę nie powiem. Dobra, ale przynajmniej mamy to z głowy. Coś w tym questie się pozmieniało? Zobaczmy. Dobra, Torak cały czas śledził poczynania Geralta, to wiemy. Miał nieczyste sumienie. Znaleziony przez Wiedźmina list niezbicie dowodził, że Baltimore został zabity przez Toraka. Mam pogadać ze starostą. Znowu do Cecila idziemy. Ten gość normalnie się nas pozbyć nie może. Dobra, to wracam do miasta. Wszystko tutaj jest zrobione. Mam nadzieję, że jakąś nagrodę dostaniemy, bo tyle, ile mnie to kosztowało wysiłku, powinno być coś warte. Nie. Przynajmniej spora sumka orenów powinna nam do kieszeni wpaść. I mam nadzieję, że się nie zgubię po drodze, co już się właściwie stało. Dobra, sprawdźmy, gdzie jesteśmy na mapie. O ile w ogóle będziemy na mapie. Oczywiście, że nas nie będzie na mapie. Tutaj mamy statek. Geralt wyjął broń bez powodu. Zwariowałeś, Geralt? Wszystko okej? Okay? Ciebie? Schowaj ten miecz. O matko, harpie. Dobra. My z harpiami nie chcemy mieć do czynienia dzisiaj. Już zdecydowanie ich za dużo. Trochę mi to przypomina sytuację z utopcami z pierwszej części. Też ich było za dużo. Nigdy się nie nauczą. No nigdy. Też tak uważam, Geralt. Aż kusi, żeby niszczyć te gniazda, ale to według waszych komentarzy jest nieopłacalne, więc nie będę tego robił. O, to jest nasza parka, która posłuchała naszych rad małżeńskich i wróciła do siebie. Dobra, mamy tutaj posążek, jesteśmy prawie już na miejscu i tu mogę wam pokazać skrót, który znalazłem podczas moich bezowocnych poszukiwań. O, jeszcze więcej ziół, właściwie to grzybów. W razie. W tą stronę jak pójdziemy, to trafimy na drzwi, których wcześniej nigdy nie zauważyłem, co jest zabawne. Tutaj są drzwi, których nie mogę otworzyć, jest jakiś klucz potrzebny. My takiego klucza nie mamy. Mimo to, że znaleźliśmy jakiś klucz toraka, trzeba będzie coś tam poszukać w mieście później. Tu mamy drzwi, które otworzyliśmy kluczem i zaraz będziemy w mieście z powrotem. Dosyć duża oszczędność czasu, jeżeli mam być szczery, z czego jestem zadowolony. Szczęście w nieszczęściu, że tak zabłądziłem i znalazłem taki skrót. Hahaha. Dobra. Idziemy do Cecila. Żeby go powiadomić o zbrodni Toraka. Normalnie Geralt jest tutaj wszechstronny. Rozwikuje... Właściwie to... Musiałem się tutaj pieprznąć. Tym, co chciałem powiedzieć. W każdym razie rozwiązuje zagadki kryminalne. Zabija potwory. Hendorzy się z... sukubami. Normalnie pięknie. W którą stronę ja mam iść? Chyba na górę. Już powinniśmy mieć opanowaną trasę Cecila.
Tędy i jeszcze jeden tunel musimy przejść. Który... Jak przemyślałeś sprawę? Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam. Później może zajrzymy rzeczywiście do tego taraka, bo mamy klucz jego. Być może jakąś skrzynię otworzymy, będą tam runy jakieś dodatkowe dla nas. Kto wie, kto wie. Może się obłowimy dzisiejszego dnia. Przydałoby się po wczorajszej frustracji. Dobra, Cecil, gdzie ty jesteś? No zobaczmy, co on robi. Cecil. Dobra, siedzisz i nic nie robisz, gapisz się w ścianę, cudownie. Dobra, mam coś, co powinno cię zainteresować. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora, skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimore został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. No nie wiem. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. Okej, coś dostaliśmy. Nie wiem, co do końca. Nie wiem, czy to była kasa. 1379 orenów. To jest zdecydowanie dużo lepszy miecz niż ten, który my teraz mamy. Nawet lepszy od miecza kapitana Gondoru, czy coś takiego. 30 do 40. Wygląda zabójczo. Trucizna plus 10, krwawienie plus 20. Nie wiem, co ja mówię. Przepraszam. Żywotność plus 20, redukcja obrażeń podczas bloku plus 30, ogłuszenie plus 8 i krwawienie plus 20. To jest zdecydowanie najlepsza broń, jaką do tej pory znaleźliśmy i myślę, że ulepszymy nawet naszymi runami. Runa ognia plus 5 i podpalenie plus 10. Okej, bierzemy. Dwie runy ognia. I być może runę ziemi, żywotność plus 25. Dobra, czyli mamy full wypasiony miecz stalowy. To było zdecydowanie opłacalne i możemy ulepszyć postać naszą. Mamy jeden talent do rozdania, których bym chciał umieścić prawdopodobnie tutaj. Szansa na wszystkie efekty krytyczne plus 5. Szansa na efekt krytyczny krwawienie. Natychmiastowe zabicie przeciwnika plus 2. Myślę, że to wybierzemy. Wszystkie efekty krytyczne plus 5%. Tak. Dobra. Świetnie, wyjdź. Dobra, zapiszmy grę. Zobaczmy, ile mamy miejsca w ekwipunku. Prawie że zero. Co to jest w ogóle? Przedmiot popularny. Bobrzy kołpak. Nie wiem, do czego to ma służyć. Myślę, że rozsądnym wyjściem byłoby... Wrócenie do karczmy i... odłożenie trochę rzeczy, bo mamy ich za dużo znowu. Chyba, że coś możemy wywalić. Czego mamy za dużo? Albo eliksiry stworzyć. Może to nam pomoże. Spróbujmy najpierw takie podejście. Nie pić eliksirów, shit. My chcemy zauważyć eliksiry. O, alchemia. Na pewno jaskółka. Stwórz jak największą ilość. To jest bardzo przydatne. Kartacz też by się przydał. Jaskółcze ziele? O, cholera. 10 sztuk, to jest nawet troszeczkę za dużo, ale niech będzie. Olej przeciw upiorom, jak najbardziej. Zakładam, że będziemy mieli z nimi do czynienia w tym akcie. Co tutaj jeszcze mamy? Brunatny olej. Jezu, jaskółka jest praktycznie... podstawą każdego eliksiru. Gawron. Gawron jest podobnie przydatny jak reszta, którą zrobiliśmy przed chwilą. Myślę, że spróbujemy zrobić tą czerwoną mgłę. Nie wiem, czy kiedyś to używałem. Zrobimy sobie z 6 takich petard. Krew falki. 5 takich. Co tutaj mamy? Ogłuszenie, moczy sen. Też jest niezły. Zwłaszcza, że wiem, jak teraz się tego używa. Wilga. Odporność na truciznę. Puszczyk.
Puszczyk jest dobry. Okej. Jeszcze więcej puszczyka. Mogę tylko dwa zrobić. Dobra, zobaczmy, czy teraz jesteśmy bardziej przeciążeni, czy mniej. Czy Geralt wyciągnął z powietrza buteleczki, które więcej walą, czy jak? Jesteśmy dużo bardziej przeciążeni. Fuck yeah. Czyli to kompletnie nie zadziałało. Zrobiliśmy z mniejszej ilości rzeczy więcej. Cudownie. Właściwie to sprawdźmy, czy ja nie mam czegoś tutaj lepszego jako trofeum. Zbroja plus 8. Zbroja plus 4. Obrażenia 6. Żaden trofeum się nie powtarzało, oprócz trofeum z harpii, które wyrzucę. Co by tutaj zrobić? No tak, petardy ważą w cholerę. Myślę, że wyrzucimy trochę rzeczy stąd. Na przykład sukno, które zajmuje mi aż 10 wagi. Szpony harpii. Ich jest tak dużo, że mogę wywalić tego połowę. I mnie to nie zaboli prawdopodobnie. I też prawdopodobnie powinienem jak najszybciej pójść do karczmy i coś odłożyć. Dobra, więc to mam z głowy. Co możemy robić oprócz tego, że chcemy pójść do zakładu runicznego? Rachunki do wyrównania? Nie. Symbol nienawiści. Właściwie to mieliśmy porozmawiać z Filipą. Gdzie jest Triss Merigold? To będzie to. Okej. Okay. Mamy chustę, która może posłużyć Filipie do zlokalizowania Triss, więc prawdopodobnie powinniśmy też z nią porozmawiać w niedługim czasie. Gdzie był zakład ich? Tutaj? Hej, jesteś nowy tutaj? Jesteś zastępstwem? Pohandlujmy. Coś masz ciekawego? Masz rudy srebra. No proszę. Runa ziemi. Runa słońca. Runa ognia. To bym chciał mieć. Cały czas nigdy do tej pory chyba nie znalazłem kamienia żywiołów. Dodatkowo wymaga śliny Endragi, którą chyba zużyłem całą. Zatruty szpon harpi. Wow. Ty sprzedajesz runy. Okej. Możemy ten miecz sprzedać. To się nam nie przyda zapewne. Dobra. Wejdźmy do środka. Zobaczymy, czy coś tam znajdziemy. Czy coś będę mógł tutaj otworzyć za pomocą klucza. Pokwitowanie od Olkana. Schemat solidny miecz z srebrnego meteorytu, jak rozumiem. Weź wszystko. Jest jakiś miecz w ogóle, ale to jest chyba jakiś standard kompletny. Więc tego nawet nie będę podnosił. I co to tyle? Tu mam jeszcze jakieś wory z niczym solidnym. Dobra, co to jest? Zamówiony kielich otrzymałem i zgodnie z umową przesyłam pierwszą część zapłaty. Wiedz jednak, że... zdobienie zostało wykonane niedbale i przedmiot nie jest identyczny z oryginałem. Olkan. Kto to był Olkan? Czy to nie był ten Klecha? Tu mamy miecz, który jest bardzo podobny do naszego miecza. Tylko, że nazwa jest z czerwonego meteorytu, tak? Te. Dobra, czyli właściwie tutaj nic nie możemy otworzyć kluczem. To jest rozczarowujące troszeczkę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Być może tutaj coś będzie. Czy coś tutaj było, czego nie mogłem otworzyć wcześniej? Nie, wydaje mi się niestety. Chyba, że to było to. Nie, to już wtedy przeszukaliśmy. To do jasnej cholery. Co ten klucz otwiera, który znaleźliśmy?
Tego klucza w ogóle już nie ma nawet przy nas. Dobra, nieważne. Olejmy to w takim razie i wróćmy do karczmy. Odłożymy tam trochę bzdetów naszych i później pójdziemy do Filipy, żeby z nią porozmawiać na temat miejsca, w którym Triss przebywa. Myślę też, że możemy opchnąć nasz miecz stalowy, który znaleźliśmy wcześniej w kryptach. Skojatel nudzi się w zasadce? W sumie było o żabie, ale po twojemu też pięknie. Dobra, wiemy co robić, więc teraz to zróbmy. Mam nadzieję, że pójdzie gładko i bez problemów. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Dobra, udało się. Zgubiłem się. Cudownie. Dobra, karczma. Odkładamy rzeczy. Ten cel będzie znowu gadał o spadających babach z nieba. Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Cudownie. Tym mogę schodek, właśnie. Dobra, co my tutaj możemy walnąć? Rzemiosło. Co jest najcięższe z tego wszystkiego? Ruda żelaza. Runa księżyca. To nie jest najlepsza runa. Właściwie się zastanawiam, czy by tego nie sprzedać, ale widzę, że to jest kompletnie nic nie warte. 96 orenów, to jest prawie, że nic. Skórę możemy odłożyć. Skóra Keirana. Też możemy ją odłożyć. Sukno, jak najbardziej. Solidne sukno. Też. Szpony Harpi. Szpony Nekera, którego jest cholerę. Coś jeszcze tutaj jest ciężkiego? Pióra Harpi. Których chyba... nie, dobra, są składnikiem. Dratwa. Dobra, ile mam miejsca? Bardzo dużo, świetnie. To mam z głowy, idziemy do Filipy. Chociaż nie, zapomniałem o jednej rzeczy, bardzo ważne. Miałem wyciągnąć miecz i go sprzedać. Bardzo dziwne zjawisko. Czym mogę służyć? Chyba, że muszę posłuchać całej ich rozmowy, żeby... miecz Burej Chorągi. Tak. Chyba, że muszę posłuchać całej rozmowy, żeby pogadać z nimi na ten temat. Spróbujmy to zrobić. Nie wiem, czy to się uda. Harpia. Mamy lepszą broń i mamy lepszą broń. Wyjdź. Dobra, więc opowiedz, my sobie przed posłuchamy. Opowiadałeś tysiąc razy. Niech już nie chce słuchać o latających babach. To było bardzo dziwne zjawisko. Dziwne zjawisko to by było, jakbyś raz uchlany do domu nie wrócił. Mnie na pewno nie naciągniesz, żebym ci postawił. Okej, okay. Zobaczmy, czy możemy teraz z nim pogadać? Nie. Wiesz, patrzę. Dobra, już się nim nie będziemy nigdy zajmować. Idziemy do Filipy. Świetnie. Więc tak, mamy ulepszony na maksa miecz stalowy. Przydałoby się jeszcze ulepszyć nasz miecz srebrny. Problem jest z tymi runami, one są bardzo drogie. A zrobienie ich jest prawie niemożliwe, bo nie wiem skąd wziąć jeden składnik. Śniło mi się, że robiliśmy na przodku, jak za więc to jest zabawne. Dobra, Filipa. Chodź, pomożesz mi odnaleźć Triss. Dawno jej nie widzieliśmy, więc byłoby miło, gdyby się udało. Chciałeś o czymś porozmawiać? Tak. Mam tutaj też nowe... ścieżki dialogowe. Dobra, znalazłem smoczy sen, zaklęty w kryształ. Nie mogę wierzyć, że jeszcze o tym z nią nie gadaliśmy. Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale. To powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. Muszę wam powiedzieć, że harpy mają chciałeś strasznie o czymś porozmawiać? Duże jaja, że kradną sny smokom. No ale dobra. Tak, szukam Triss. Szukam Triss. Leto zmusił ją do teleportacji w okolicy Vergen. Leto? Morderca Foltesta, być może również Demavenda. Pomożesz mi ją odszukać? Oczywiście. My, czarodziejki, musimy trzymać się razem. Mamy zbyt wielu wrogów. We Flotsam Triss łączyła się z tobą przez megaskop Shili de Tancarville. Od tamtego czasu nie miałam z nią żadnego kontaktu. Nie możesz jej namierzyć? Megaskop reaguje na aurę danej osoby. Gdybym miała coś, co należało do Triss, mogłabym ją zlokalizować. No. Byłeś z nią blisko, więc może masz coś takiego. Mam chustę Triss.
Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demavenda, ukrywało się wśród Skojatel. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorveta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Triss chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycięli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Triss? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Tja, o tym też słyszeliśmy. Sheila kazała zabić Leto i Triss. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Triss? A ty jesteś pewna Sheila? Między nią a Triss coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Triss, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Okej, okay. Co oni usłyszeli, bo ja tego nie słyszałem. Co się dzieje? Syna, króla Demavenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stannis otruł Saskię. Chłopstwo się burzy, sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Okej, okay. To się porobiło. A też można powiedzieć, że to była kwestia... O, właśnie. Nie lubię trucić. Nie wiem, czy książę Stannis jest winny, ale nie zdziwiłoby mnie to. Władza. Mroczny przedmiot pożądania. Chodźmy, zanim pożądanie sprawi, że poleje się krew. Ty idź, ja namierzę Triss. I pamiętaj, jeśli księciu Stannisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Właściwie to możemy doprowadzić do jakiegoś tam wypadku. Może nie śmiertelnego, ale... powodującego krwawienie. Dobra, możemy ulepszyć naszą postać znowu. Szybko levele zdobywamy ostatnio. Bohater. I co by tutaj ulepszyć? Możemy ulepszyć żywotność. Właściwie? Czemu nie? Tak. I możemy mutagen tutaj użyć. Mutuj. Żywotność plus 5. Zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, większy mutagen żywotności. Mutuj. Tak. Świetnie. Wyjście. Dobra, zmutowaliśmy Geralta. Jest teraz mutantem, jeszcze większym niż był do tej pory. No i cóż, i myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj i następnym razem będziemy robić zadanie Królewska Krew. I najwyraźniej jakiś tłumić bunt. Cholera wie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia.